get back to the prison ship, take the shining door. Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem Michał i witam was w ostatniej już sesji Zagrajmy w Rayman 2 Revolution. W poprzedniej sesji i w poprzednich odcinkach udało nam się dostać do ostatniej części The Rainbow Crack. Tak? To się tak nazywa? The Rainbow Crack? Czyli innymi słowy po prostu kolejna część hubu pod nazwą jak on się nazywał teraz? W sumie podejdę do portalu, żeby ten... Czyli wybrzeża lub tam wzgórze minizaurów, no wiecie, w każdym razie równiny minizaurów, o, tak się nazywał ten hub. I w sumie to wszystkie te huby, które mają tam inne swoje podnazwy, czyli wiecie, Globox House, The Rainbow Crest, to ja mimo co zaliczam to jako, wiecie, równiny minizaurów. Wiecie, o co mi chodzi. No i co, udało nam się przejść poziom, a raczej dwa poziomy, czyli Świątynia Lawy oraz pod Świątynią Lawy, gdzie udało nam się zdobyć w Świątyni Lawy trzecią maskę i pokonując Faucha, czyli trzeciego strażnika maski. Ponadto zwiedziliśmy sobie grobowiec starożytnych oraz Iron Mountain, czyli innymi słowy żelazowe góry, albo w wersji na PS1 The Gloomy Island. I tam mieliśmy walkę z ekskluzywnym strażnikiem, Grolemem 13, który podarował nam ostatnią maskę. I teraz idziemy do Betilli. Jezu, widzicie, już mi Rayman Redemption, mimo że nagrywam to 16 listopada. To jednak ciągle myślę o tym Raymanie Redemption zasranym, albo po prostu Raymanie jedynce. No i idziemy do Lee wykonać od niej ostatni challenge. Jeżeli nie będzie dostępny, no to wtedy pójdziemy do sklepiku kupić jakieś upgrade'y, no bo w ogóle w tym let's play żadnych upgrade'ów nie kupowałem, co dziwi mnie fakt, że nikt nawet na to uwagi nie zwrócił, chyba że ktoś zwrócił, ale nie raczył mi napisać, no to wtedy okej, wszystko rozumiem. Idziemy. Raymond, you haven't freed enough familiar spirits to open the new world. Dalej jest to zablokowane. Czyli niestety sobie nie pójdziemy tam. A szkoda, niestety szkoda. Ale nic na to nie poradzę. Skoro nie możemy, no to nie możemy. No w takim razie znajdźmy jakiegoś Tinsina, który pozwoli nam kupić upgrade'y. Bo nie powiem, że nie przydałyby się nam jakieś malutkie upgrade'y. Tylko pytanie, jak się dostać teraz do tych Tinsinów? A, tutaj jest. No w sumie mogłem się domyślić. Zobaczymy, co tutaj będziemy mogli kupić. Dawaj, królu. Co my tutaj mamy? Co by nam się przydało? To myślę, żeby się nam przydało. To by się nam przydało. Czy to by się nam przydało? No, w sumie można. Tego jeszcze nie ogarniemy. I tyle. Myślę, że to na razie nam starczy. Myślę, że takie upgrade'y, które tutaj sobie ogarnąłem, nam starczą. Bo z beczką już się raczej posługiwać nie będziemy. I co? Zapraszam was już na ostatni w takim razie odcinek, bo teraz się będziemy zabierać za statek więzienny, ostatnią lokację i wronie gniazdo. I w wersji Revolution mamy tutaj jedną klatkę oraz 90 lumów, gdzie w wersji na PC było ich 94, czyli 4 lumy zostały stąd odjęte. Zatem ruszamy. Nie mogę się już doczekać starcia z brzytwobrodem. Aż się wody napiję i zobaczymy, co tym razem nam będzie powiedziane, bo chyba jakaś cutscenka będzie. Razorbeard receives a special guest. Rayman poisoning your life, I've got the antidote.
equipped with the latest power booster, nothing can stop it. You can control it yourself or put it in self-pilot. It can kill, crush, destroy, torture, pull ears. Its legs are programmed to squash fleeing victims. In short, it does everything, except the dishes. Don't forget the name of this model, the Grogolf. Decide quickly, I have other clients waiting. With this, I could destroy Raymond. Crush him. Smash him. Now take it. You won't regret it. Here's your money. It's all there. Count it if you like. Oh, I trust you. Czyli w dużym skrócie tutaj ta postać, czyli ten generałek, to generał z gry Tonic Trouble, czyli miał tutaj teraz z innymi słowy swój gościnny występ. No i on przekazał brzytwobrodemu Grogolfa, czyli ogromnego robota, który ma zamiar zniszczyć Raymana, zgnieść, zabić go i tak dalej. No wszystko to pięknie opisał ten generał z gry Tonic Trouble. I co, dostaliśmy się na statek więzienny. I teraz zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Jestem tego bardzo ciekaw. O, już ominąłem lumki. To jest niedopuszczalne, bo robimy 100%. Pamiętam, że tego poziomu bardzo nie lubiłem robić na 100% w wersji PC. I coś czuję, że w wersji na PS2 również nie będę lubił robić tego poziomu na 100%, tak więc jestem na to przygotowany. Muzyka, która tutaj leci, jest jak najbardziej spoko. Ogólnie, jak widzicie, jest to jakaś część statku, która została zniszczona. Ponieważ teraz brzytwobrody z ziemi atakuje ten statek. Oraz Ferajna, ponieważ przyjaciele Globoxa. Tak, Globoxa i Raymana. Przyjaciele Globoxa i Raymana również atakują ten statek w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu. Ale zdecydowanie więcej atakuje tutaj Polokus. Ogólnie ten poziom się prawie że niczym nie różni od wersji PC-towej, przynajmniej na chwilę obecną. Jest tylko, mi się wydaje, bardziej czerwony niż w wersji na PC-ta. W wersji na PS1 tutaj nawet nie będę porównywał, bo w wersji na PS1 nie mieliśmy w ogóle żółtych lumów, ani jakichś super wielkich zmian, tak więc... Myślę, że tutaj nie ma co nawet ten przesadzać. Jestem w ogóle ciekaw, jak te upgrade'y, które tutaj ogarnąłem dla Raymana. Myślę, że troszeczkę ułatwią nam tutaj walkę z robopiratami. I też trzeba uważać. Trzeba też troszeczkę zwalniać. Dobra. Tu się udało nam przejść pierwszą sekcję. 21 na 90 lumów. On w ogóle ten poziom miał chyba tylko 3 sekwencje. Za dzieciaka... Dosyć lubiłem ten poziom, ale jak miałem robić tutaj 100%, to histerię wpadałem. Dosłownie w histerię wpadałem. I w płacz. To mogę tylko tyle powiedzieć. Natomiast moi znajomi z kolei nigdy też nie potrafili przechodzić tych... Nie, jeden znajomy tylko potrafił przechodzić ten poziom na 100%, bo mówił, że to przecież trzeba logicznie do tego podchodzić, a nie na wariata, jak wy, kurde, frajerzy jedni. No może bez frajerów, ale wiecie, o co chodzi. Ja tak zawsze to lubię podkreślać, że wiecie, że jakiś z moich znajomych to taki, wiecie, agresor, kurde. A prawda jest zupełnie inna. W ogóle ten magnes dużo ułatwia, szczerze, zbieranie tych lumów. I to mi się z jednej strony podoba, z drugiej strony to jest takie... Często odnoszę wrażenie, że jest zbyt wielkie ułatwienie, chociaż to też zależy od poziomu. Muszę chyba wcześniej wyskoczyć, bo ja skaczę za późno i przez co Rayman w ogóle w dół spada. A to jest niefajne, to jest bardzo niefajne. Czyli potrzebujemy jeszcze zniszczyć jedną klatkę i wtedy zrobimy ostatnią minigierkę Lee i polecimy na brzytwobrodego. Nie, nie, nie. O kurde, to trzeba będzie się zaraz ukatrupić. W sumie wiem, w jaki sposób.
45 na 90. Okej, okay. Spoko. Czyli brakuje nam... niedużo. Dobra, widzimy się za chwilę, jak uda mi się ograć tego jednego luma. No i myk. Jest ogarnięty, kurde, ten lumek. Dobra, muzyczka się rozkręca. 49 na 50. Na 90, jakie 50. Oj, tutaj będę musiał już zginąć. Dwóch lumków ominąłem. Dwa lumki. Dwóch lumków. Okej. Wow. Trochę za daleko poleciałem. Zdecydowanie. Dobra. Szybko, 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 dokładnie, dokładnie. Finally! Udało się! Jezu, jak w wersji pecetowej ja tutaj rage'owałem, o Jezus Maria. Zdobywanie tutaj wszystkich lumów było katorgą w wersji PC, uwierzcie mi. Tutaj jest o wiele łatwiej, bo tu przynajmniej Raymanem możesz tak kontrolować fajnie. Dara, jesteśmy teraz w laboratorium, widzę. Ty, ładnie odrestaurowali tutaj to laboratorium. Znaczy, laboratorium, no ciężko to nazwać laboratorium, ale to miejsce. Te miejsce. Tam już jedną klatkę widzę, spokojnie, nie jestem ślepy. Aha. Co tutaj mamy? A, czyli naparzonka z tymi czerwonymi piratami, którzy w zasadzie rzucają we mnie, a raczej chcą wystartować z rakietą w moją stronę. Okej. Okay. Mało HP im zostało, chyba że tutaj znowu będziemy mieli walkę z nimi od zera, w sensie. O, tutaj mamy jeszcze żółtego lumka. No spokojnie, ja to wszystko widzę. A, od zera będziemy musieli, dobra. Dawaj, kamehameha. Wow, ile HP mu zeszło. Dobra, ale przycisk mamy odblokowany, więc chyba znowu nie będzie z nimi walki. Czy będzie znowu jeszcze z nimi walka? Wątpię w to bardzo. W ogóle ten przycisk chyba zatrzyma właśnie też przy okazji... chociaż nie. Tych kolców raczej nie zatrzyma. Tu raczej wątpię w to, żeby zatrzymał. O! Jest teraz ten srebrny przycisk, pocisk. Srebrny pocisk, który jest taki, nie wiem, bardziej przyjazny niż taki, który faktycznie chce nas zaatakować. I to jest w sumie spoczo. Spoczo, sponczo. Jeszcze tylko 30 lumków nam zostało, więc to już naprawdę niedużo. Tym bardziej, że tylko nie maksymalnie jedna sekcja nam została tego poziomu. W ogóle tutaj byłyby złote pięści, ale z jakiegoś powodu ich nie ma. Zostały wycięte stąd. No idź.
Dobra, i możemy zginąć. 61 na 90. No leć tam do przodu, leć. Tak, i tutaj te lumki na dole będą. Dobra, trzeba będzie eksplorować teraz cały ten poziom. Chociaż jest ten magnes, no to on powinien nam ułatwić exploring. Okej. Tutaj nic nie ma. Tutaj jest. Widziałem. Sześćdziesiąt pięć na 90. Coś jeszcze? Dobra, tu jest jeszcze. Sześćdziesiąt osiem. Tam jest czerwony lumek. Teraz same czerwone lumki są. To chyba dobrze. Chyba nic nie ominąłem. Nie widzę, żeby coś tutaj było, więc... No możemy lecieć już do przodu wtedy. I tam już w ostatniej sekcji się zbierze ostatnie lumki. To już nawet widzę, że nam magnes pokazuje, że mamy tylko wprost lecieć. Czyli tutaj. I jeszcze 20 lumków. Nice. Mówię, no tak szczerze to poza mną i moimi znajomymi, którzy uważali, że ten poziom się robi trudno na 100%. To jeden znajomy właściwie mówił, że przecież ten poziom jest lightowy na 100%, o co wam chodzi. I on za każdym razem po prostu ten poziom przechodził. Dobra, może nie za każdym razem, ale w większości przechodził za pierwszym razem ten poziom i nie miałem wtedy takie what the fuck, nie? 98% gry, już tylko 2% nam zostały. Tutaj też ładnie odrestaurowali, kurde, robopiraci sobie chodzący, jakieś mini żurawie. Co tutaj się dzieje najlepszego? Kurde, ale mi ten skrzypi teraz spadnie. W sensie bardziej analog mi skrzypi. O, i przechytrzyłem system. Hihi. Dobra, to nie pykło. Zdecydowanie to nie pykło. I to też. We'll be right back.
Dobra, tam widzę lumka. Chyba tam są dwa lumki, co nie? A nie, tam nie ma lumka. Tu będą chyba gdzieś dwa lumki. Tylko dwóch nam brakuje. Co to były za liny? Kurczę. Tam widzieliście? To takie linki były. Ale jaja. Cały czas mam jakieś dziwne wrażenie, jakby mi jednego lumka miało zabraknąć. Tylko pytanie, gdzie w takim razie jest ten żółty lum? Którego zapomniałem. Starałem się wszystkie zbierać. Chyba, że jest jakiś ancymon, którego ominąłem. No widzicie, tutaj są takie linki i kurde, tam nie ma już nic. W ogóle swoją drogą te linki ładnie wyglądają. No, coś kurde tutaj nie tak jest. 89 na 90. Trochę podejrzane. Jednego luma gdzieś nam zabrakło. W ogóle taka scenka nawet chyba nie miała miejsca w wersji na PC-cie. Z tego co się orientuję. W ogóle na PC-cie ponoć nie było. Ale tutaj nie mam pewności, bo ostatni raz w wersji na PC-ta grałem 4 lata temu.